W Wejherowie ponownie będzie można skorzystać z półkolonii letnich. Zapisy na dwutygodniowe turnusy odbędą się w pierwszym tygodniu czerwca. Pogoda coraz bardziej zachęca nas do planowania tego, co już niedługo będziemy robić ze swoim wolnym czasem podczas wakacji letnich. Warto także pomyśleć o atrakcjach dla swoich dzieci. Do nich z ofertą ponownie wychodzi miasto Wejherowo. Półkolonie spotkały się z bardzo dużą taką zainteresowaniem, aplausem. Po prostu dzieci chcą być na tych półkoloniach, w związku z tym trzeba je realizować. W związku z tym również trzeci raz z kolei proponujemy, żeby odbywały się kolonie w oparciu o szkołę numer 9 i z drugiej strony o szkołę podstawową numer 5. Który już teraz zapewniałem, że przygotują dla swoich podopiecznych masę różnego rodzaju atrakcji. Półkolonie odbędą się w dwóch dwutygodniowych turnusach od 15 do 9 sierpnia. Rekrutacja odbędzie się od 3 do 7 czerwca. Stosowne dokumenty zamieszczone będą na stronie internetowej każdej ze szkół. Będzie tam regulamin uczestniczenia w półkoloniach, karta uczestnictwa i stosowne oświadczenie. Także rodzice będą mogli sobie skorzystać, doczytać regulamin. Uczestnikiem może być każde jedno dziecko zamieszkałe na terenie gminy miasta Wejherowa, które mieści się w przedziale od klasy zerowej, a w czerwcu będzie kończyło klasę czwartą. Jesteśmy tutaj w wodnych ogrodach, bo w ramach tych kolonii będzie też również możliwość przebywania na wodnych ogrodach. Będą różnego rodzaju innego zajęcia. Zajęcia rekreacyjne, zajęcia sportowe, ale i takie, powiedziałbym, troszeczkę wysilające umysł, żeby były o duże zainteresowanie, ale to zarazem, żeby dzieci coś z tego wyniosły. Też to ma być forma nie tylko wypoczynku, ale i nauki. Udział w półkoloniach jest odpłatny, ale dla mieszkańców posługujących się kartą mieszkańca przygotowano znaczną zniżkę. Cena normalna za udział w półkoloniach to 1000 zł, natomiast dla wszystkich posiadaczy karty mieszkańca 50% zniżka, czyli 500 zł za 2 tygodnie. Całodniowa opieka, wyżywienie i wiele atrakcji, które przygotowaliśmy w ramach tych dwóch szkół, które półkolonie będą prowadziły. Chciałbym wszystkich mieszkańców zachęcić do tego, aby 13 maja skorzystać z mobilnego punktu, w którym będzie można założyć kartę mieszkańca. Na placu Jakuba Wejhera będzie stał namiot Wejherowskiej Karty Mieszkańca. Tam będzie można podejść, zabierając odpowiednie dokumenty, będzie można założyć sobie kartę mieszkańca. A także przedłużyć ważność tej już wydanej, co przypomnijmy jest koniecznością, aby przez kolejny rok móc posługiwać się kartą i korzystać ze zniżek.